filozofia, nauki empiryczne, antropologia. Między innymi w tych aspektach wypowiadano się o mózgu, umyśle i duszy w czasie 13 dni interdyscyplinarnych, które odbyły się 12 i 13 listopada na Wydziale Teologii. Celem tych dni i każdych innych dni jest zebranie przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i to różnych dziedzin metodologicznie, różnych dziedzin, jeżeli chodzi o podejście do rzeczywistości. W czasie sympozjum dyskutowano na temat koncepcji człowieka oraz miejsca nauk empirycznych w sferze duchowej. Możliwość wysłuchania i możliwość porównania różnych punktów widzenia, zarówno teologicznego, jak i empirycznego, biologicznego, jest bardzo owocne. Mnie ogólnie już sam temat jakby zastanawia, bo mózg, umysł, dusza, więc jakby połączenia tych trzech, te trzy elementy, wydaje się, że to jest jakby jedność, a z drugiej strony rozpatrujemy to przez te dwa dni w zupełnie jakichś tam podstawowych swoich elementarnych informacjach, czy elementarne jakieś badania. No i ciekawe, jak to będzie połączone, ciekawe, jak to wyjdzie w skutku.